Dzień dobry, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. W dniu dzisiejszym dobijamy do 500 km. A tymczasem zapraszam was na kolejny odcinek. Będąc w tak pięknych okolicznościach przyrody, odpowiemy sobie dzisiaj na zagadkowe pytanie: ile jest filtra w filtrze? Zapraszam was w dniu dzisiejszym na taki odcinek testów filtrów oleju. Ale takiego odcinka nie udało mi się jeszcze znaleźć, mianowicie będziemy ciąć każdy filtr oleju i sprawdzać, no, ile jest filtra w filtrze, gdzie jest najwięcej tej bibuły, tej powierzchni wymiany oleju i zbierania tych wszystkich drobin. Zawsze mnie to interesowało, robiłem ten test kilkakrotnie przy swoich samochodach, no nigdy się na nim nie zawiodłem, dlatego też dbając, aby Benek miał jak najdłuższe życie, zainwestowałem te tam niecałe 400 na Allegro. Kupiłem wszystkie filtry, jakie tylko znalazłem, pasujące katalogowo do Benka. Mam je już wszystkie. W żadnym wypadku nie jest to żaden film sponsorowany. I tak dalej, i tak dalej. Poniosłem własne koszta. Nie ma też ten film też na celu dyskredytowania jakiejkolwiek marki, produktu i tak dalej. Jest to zwykły test konsumencki. Ja jestem konsument. Kupiłem na Allegro, sam za to zapłaciłem, nikt tego mi nie kupił. No i co? Zobaczymy, sprawdzimy takim okiem użytkownika, ile jest filtra w filtrze. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Oczywiście dzisiejszy test nie może być wyznacznikiem, który filtr jest najlepszy. Jednakże, no, mam nadzieję, że pozwoli komuś dać jeszcze jeden punkt do przemyśleń, czy dany filtr, który stosuję, czy jest dobry, ewentualnie czy zamiennik jakiegoś typu naprawdę, nie wiem, jest tego wart. Ogólnie, jak wyglądały ceny? Mam ze sobą telefon, mam Allegro, tak to wygląda, wiadomo, tak? Tymczasem, jak to wyglądało? Oryginalny filtr oleju do Benelliego, do Benka, oryginalny filtr oleju do Benka kosztował 44 zł sztuka. Czy to dużo, czy to mało? Wydaje mi się, że mało. Ale tymczasem, jak wyglądały zamienniki? Jeśli chodzi o Hilfo, kosztował 35 zł. Jeżeli chodzi o Belay, czyli ten amerykański, kosztował 82 zł. Motofiltro, który moim zdaniem chyba do końca nie jest filtrem do Benka, kosztował 56 zł. No i KN 53 zł. Różnica w cenach jest dosyć mała, rzędu kilka złotych i tak dalej, tam między najdroższym a najtańszym różnica jest rzeczywiście spora. Tymczasem odpowiedzmy sobie na pytanie, jakie są różnice między tymi filtrami. Swoją drogą dziękuję wam wszystkim za komentarze pod pierwszym filmem na tym kanale, są bardzo budujące. Problem, jeżeli chodzi z dźwiękiem, chyba został rozwiązany, po prostu ręką tam mikrofon zasłoniłem i stąd była przerwa, chwilę w dźwięku. Tymczasem mam nadzieję, że w tym filmie już jest wszystko ok. No i co? Dobra, słuchajcie, jedziemy do garażu. No. Z góry przepraszam was za lekki bałagan. No jej, no. Garaż jak to garaż. Ogi. Delikatnie. I po telefonie. No nie, to jakaś gałąź. Dobra, jest. Tak? Tak! A, dobra, jedziemy. Okej, okay, witajcie w moim garażu. Ja już bez kombinezonu, już nie wyglądam jak napuchnięty pomidor. Tymczasem przyjrzyjmy się filtrom oleju.
Mamy tutaj, słuchajcie, filtr, o którym przed chwilą była mowa i tak jak powiedziałem, zakupiony przeze mnie filtr motofiltr, no ewidentnie nie pasuje. Także proponuję go w ogóle nie brać pod uwagę. Prawdopodobnie filtr, który kupiłem, no był po prostu źle opisany katalogowo przez sprzedawcę. No jak widzicie, różni się nawet jeśli chodzi o średnicę, ma troszeczkę większą, także no proponuję nie brać go w zestawieniu i odkładamy go na bok. Zostają nam cztery filtry KN, Moto Hilfo, Belray i OM Benelli. Rzecz pierwsza, która zwróciła moją uwagę na plus, to jest to, że KN ma mocowanie pod klucz, gdzie inne filtry tego nie mają. Tymczasem, jeżeli chodzi o same zabezpieczenie fabryczne filtra, zobaczcie, w KN mamy folię od spodu, w Hilfo mamy folię, w Blu-rayu nie mamy, jest pusty, czysty i w Benelli jest też czysty, nie ma żadnej folii, nie ma żadnego zabezpieczenia przed brudem, syfem, który mógłby dostać się do środka. Tymczasem bierzemy się za cięcie filtra. Zaczynamy, może od KN. Oczywiście zanim przystąpimy do jakiegokolwiek cięcia, pamiętamy o okularach ochronnych. Wzrok mamy jeden. Ok, jak to wygląda po rozcięciu? Mamy gumową uszczelkę. Mamy wkład. O, i teraz pierwsza informacja od razu, słuchajcie, z tego co widzę, to KN, a nie, KN też ma zawór zwrotny, fajnie. Ok, przystępujemy do ściągnięcia tych obudów. Pierwsza warstwa ściągnięta, lecę z drugą. Przy okazji możemy zaobserwować działanie zawodu zwrotnego, no zwykła sprężynka, co tu dużo mówić. Klej trzyma dosyć mocno tu na krawędziach. Ucinam też blachę przy mocowaniu. I to będzie nasz punkt startowy, jeżeli chodzi o długość filtra w filtrze, w każdym filtrze. Ok. Ok, filtr KN za mną, tak to wygląda, taka serpentynka. Teraz czas zrobić skalę długości na stole po rozwinięciu od zera do określonej długości. Będziemy mierzyć każdy filtr, będziemy mierzyć też szerokość każdego filtra i na tej podstawie będziemy wyliczać, jaka jest ogólna powierzchnia w centymetrach kwadratowych, no powierzchnia wymiany oleju, tak to nazwijmy. Ok, przyjmujemy, że tu na blacie jest 0. Tyk. Mamy 0. Łapiemy to sobie tasiemką. Ok. No jest tego. Ok. Naciągam ile to tylko możliwe. Tak, aby nie zerwać. I zaznaczamy punkt KN. Ok. Jeżeli chodzi o Benelli, konstrukcja zasadniczo taka sama. Sam filtr tutaj zupełnie inny poziom jakby nasycenia tej bibuły. Organoleptycznie no, podoba mi się mniej, ale tutaj to co się podoba, a to co jak działa, to są dwie różne rzeczy. Tymczasem porównajmy długość OM-owego filtra Benelli do filtra KN. Długość KN już widzieliśmy, mamy ją zaznaczoną. Teraz zobaczmy długość filtra Benelli. Zobaczcie to, jestem naprawdę pod wrażeniem, jest OM, tu jest Benelli, a zobaczcie dokąd sięgał KN. Jaka jest różnica między filtrem oryginalnym a zamiennikiem KM-a. Także Benelli, jestem pod wrażeniem, brawo, naprawdę dobra robota, filtru jest o wiele więcej. Zobaczmy jak wygląda Hilfo i Blu-ray, Belray. Ok, Hilfo. O, tutaj uszczelka, słuchajcie, już nasmarowana, jakby silikon, jest coś na uszczelce, coś już jest. Także też fajny motyw. A na instrukcji napisane, żeby i tak jeszcze dodać kropelkę oleju na uszczelkę. Także w przypadku Hilfo, fajnie, że to już jest, jakby ktoś zapomniał. Producent dba i o to. Jeszcze inna konstrukcja. No ale tutaj to samo. Ok, mamy filtr Hilfo. No, ogólnie też lepiej niż KN,
Ale do emu nie dochodzi. Silfo. Okej. Okej, jako ostatni został filtr Belleraya. Ogólnie filtr widzę jakby stąd, że konstrukcja tego filtra jest zupełnie inna od pozostałych filtrów. Jego cena też jest najwyższa. Z takich ciekawostek, ten filtr jako jedyny ma na oznaczeniach, słuchajcie, date of service, czyli do data wymiany filtra oleju, gdyby ktoś się zapomniał i tak dalej, można sobie to opisać. A sam filtr ogólnie pasuje do naszego Benka TLK, ale również jest oznaczony jako filtr oleju do silników do łodzi motorowych. Taka ciekawostka. Także widać, że ten zarówno gwint na 3/4 cala, jak i no średnica tego filtra oleju, jego wymiary są dosyć uniwersalne. Ja patrząc w kartach katalogowych, jeżeli chodzi o producentów filtrów oleju, widzę, że filtr do Benka pasuje jeszcze do ponad 60 innych modeli silników. Także fajnie, tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, że ten silnik jest na tyle uniwersalny, że z dostępnością takich podstawowych części, jak widać, nie mam najmniejszego problemu. Ogień. Wow, zobaczcie, zupełnie inny rodzaj uszczelki. Takie były uszczelki w innych filtrach. Ogólnie wszystko taka miękka guma. Tutaj miękka guma również, ale no zupełnie inny kształt, konstrukcja. Tu mamy jeszcze, zobaczcie, jeszcze jeden zawór. Ale nie mamy zawału zwrotnego. Przeciwzwrotnego. Okej. Okej, i tutaj widzę już różnicę. Przystępujemy do otwarcia puchy. Filtr Belleray, słuchajcie, no jest to filtr totalnie najkrótszy, totalnie. Zobaczcie, on jest tutaj, a tu mamy Kaena, tu mamy Hilfo i Oen. Także zaznaczam. Na koniec chciałem wam jeszcze zrobić takie porównanie organoleptyczne wszystkich filtrów, ale nie mam po prostu do tego warunków, także po prostu zmierzmy teraz długości każdego filtra, jego szerokość i zobaczmy, który filtr wychodzi pod kątem ile filtra w filtrze najkorzystniej, ale sądzę, że już wszyscy znamy odpowiedź. Ok, porównajmy teraz jeszcze szerokość filtra, zanim zmierzymy jego długość. Jeśli chodzi o Belleray, jest to, słuchajcie, 44 mm. Jest to 41 mm. Jeżeli chodzi o Hilfo, 42 mm. OM 42 mm. Ok, to mamy nasze 0. Zaznaczymy sobie skalę, żeby być w miarę dokładnym. No i jedziemy. Belleray 92 i... No dobra, 92,2. Kaena 125,5. Hilfo 156,7. OM 161 cm. Skala jest w centymetrach, ale dla wszystkich osób, które używają innego systemu liczbowego niż my w Europie, są tutaj wymiary poniżej. Pozostał nam jeszcze filtr Moto Filtro, ale jak widzicie, ma on zdecydowanie różne wymiary, także go nie biorę w ogóle w tą konkurencję, ponieważ no, nie byłoby to uczciwe. Wymiary się nie zgadzają, nie jest to filtr do tego modelu. Tymczasem, jeżeli ktoś z was skorzystał z tego Moto Filtro i wie, jaki model tego filtra jest i może go jeszcze otworzył i zmierzył, to niech napisze komentarz pod filmem na YouTubie. No i co, mamy straszny pierdzielnik, teraz trzeba to sprzątnąć. Powiem wam tak, uczciwie, ogólnie spodziewałem się takiego wyniku, spodziewałem się, że filtr OM-owy Benka będzie po prostu najlepszy. Dlaczego? Ponieważ ta firma, ten chiński producent chce po prostu podbić rynek i nie może oferować badziewia. Jeżeli chodzi o filtry oleju, cena, widzicie, między innymi markami, chociażby tak chwalonym Kaenem,
jest niewielka. Także wydaje mi się, że producent po prostu chce wypaść na rynku jak najlepiej i oferuje, jak na razie, moim zdaniem, przynajmniej najlepszy produkt, jeżeli chodzi o filtr oleju w moich oczach. Dlatego ja się nie wahałem i dla siebie zakupiłem od razu drugi filtr OM-owy. No i 500 km przejechane, także czas zaraz wymienić olej. Jeśli chcecie film z wymianą oleju, jak to zrobić krok po kroku, zostawcie komentarz na dole. Nie jest to trudne, ale sądzę, że komuś może sprawić trudność. Także w razie co nakręcimy taki film, tylko czekam na wasz głos. W następnym odcinku zajmiemy się porównaniem tylnych klocków hamulcowych OM-owych, które mam fabrycznie zamontowane w Benku, w Benelli, z klockami Brembo. Zakupiłem komplet tylnych klocków Brembo i zrobimy test hamowania. OM kontra Brembo, zobaczymy co jest lepsze, bo tylny hamulec to jest spowalniacz, to nie jest hamulec. Także jeżeli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, zostaw łapkę w górę oraz komentarz pod filmem, a jeśli nie chcesz przegapić kolejnego odcinka, subskrybuj ten kanał już dziś. Do zobaczenia już wkrótce, hej!